proszę ich zapytać od nas, czy mają to poczucie, czy wierzą w to, że ta wojna się skończy. Czy was je takie poczucia, czy was je wira, to już to jest skończycie dobre. Tak, je wira, nadziejemся, je nadzieje, je все, що буде добре. Молимся, віримо, що війна скінчиться. Сохранив наших братів себе. Czyli jest nadzieja, jest ogromna wiara przede wszystkim, tak. Modlimy się do Boga o to, żeby ta nadzieja. Moje żynki, że nie chcą swoich synów kidać. Matery, że swoich synów nie chcą kidać, pozostawali się tam. Co pani mówi? Że nie chcą pozostawić na swoim miejscu. Ale modlimy się, żeby Bóg dać, bo będzie dobre. Modlimy się o to, żeby Bóg nam dał, żeby wszystko było dobrze, ponieważ musieliśmy tam pozostawić swoich synów i swoich najbliższych. Як вам тут подобається? Нормально, затишно, не скучно. Не скучно. А що на день робите? Граєте в м'яча, десь там користовуєте? На майданчику займаємо. А були там, в місті, де всі діти зустрічалися тут, в тому будинку? Там ви входили, там вчора були діти. Запитав, co chłopcy robią. Stwierdzili, że im się tu bardzo podoba, że mogą grać w piłkę, że mają dosyć dużo miejsca, że czują się bezpieczni, że korzystają z miejsca, takiego specjalnego wyznaczonego miejsca, które przypomina trochę przedszkole. A dlaczego przypomina przedszkole? Bo, o czym nie wspomniałem, najmłodszym uchodźcą, który u nas jest, jest dziecko, które ma niespełna 2 miesiące. Najstarszym jest mężczyzna, który ma około 70 lat. Mamy tutaj wszystkich. Mamy małe dzieci, mamy młodzież, mamy osoby starsze, mamy osoby, które tak naprawdę nigdy w Polsce nie były, ale są też takie, które znają Polskę, które znają język polski. To, czego ci państwo potrzebują, oprócz nadziei, o której wspomniałem, to na pewno pewnej pomocy materialnej. Większość z nich przekroczyła granicę tylko i wyłącznie z małą reklamówką. Z tym, co mogli zabrać, z tym, co mogli chwycić, z dokumentami i z podstawowymi rzeczami. Zatem na samym początku zaopatrujemy, pomagamy ich, zaopatrujemy ich w środki higieniczne, w środki medyczne. Od wczoraj trwają bardzo intensywne, za co bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom ze służb medycznych, lekarzy, stomatologów. Zaopatrujemy naszych uchodźców taką podstawową pomoc. Chodźcie do nas, dzieci! Zaopatrujemy w taką podstawową pomoc. Trzy kobiety, o czym nie wspomniałem, być może. Mamy tutaj bardzo, bardzo dużą reprezentację młodzieży z Ukrainy. Dobry dzień! Dobry dzień! Pomyliłem się. Najmłodszym naszym podopiecznym będzie jeszcze nienarodzone dziecko. Dlaczego? Ponieważ jedna z pań jest bardzo zaawansowanej ciąży i zakładamy, że poród nastąpi za 2-3 tygodnie. Staramy się stworzyć warunki na tyle, na ile to możliwe, rodzinne. Bezpieczne. Takie, żeby każdy mógł poczuć się na tyle, na ile to możliwe, jak w domu. Dzięki, chłopaki. Dziękuję. Dziękuję. No, dawajcie tu nam radzić. Słuchajcie. Bo was nadzieja. Przede was nadzieja. Nasi żołnierze bardzo dziękują za to, co robicie. Jest dużo niezbędnych potrzeb w wojsku ukraińskim. Niestety idzie u nas wojna i widzimy, kto jest dla nas bratem, a kto nie. Widzimy waszą pomoc, bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że i tak nadal będzie. Dziękujemy. Polska nie zginie! Sława Ukrainie! Hera! Hera!